TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, ile chodzi po tym świecie niesprawiedliwości, to każdy przeciętny człowiek wie. Natomiast przypadek, o którym za chwilę opowiemy, to przypadek człowieka, no właśnie, takiego paradoksu to nawet ja nie spotkałem. Zatrzymano panu dokumenty. Co się dalej działo i dlaczego? No dlaczego? To jest dobre pytanie. Jesteśmy w tej chwili w Hamburgu. Ja jestem wypędzony z kraju oficjalnie i nieoficjalnie. I kiedy wjeżdżam do Polski, zabierane są mi dokumenty. Jestem aresztowany, przetrzymywany bez podania przyczyny. Moja gehenna rozpoczyna się 20 kwietnia 1994 roku. Od tego czasu byłem wielokrotnie aresztowany, długo przetrzymywany w aresztach, w więzieniach. Otrzymywałem różnego rodzaju wyroki serwowane mi w celu systemowego skryminalizowania mnie. W tej chwili jestem oficjalnie recydywistą za rzeczy, których nie popełniłem. Ale skupmy się na tym przypadku, dlaczego panu zabrano prawo jazdy i skierowano pana na jakieś badania. Proszę o tym opowiedzieć. Bo to mówi nam o pewnym absurdzie, którego dziennikarzowi nawet trudno zrozumieć. Samochód mój został wybrany spośród wielu samochodów na trasie dojazd do Sopotu we wrześniu 2014 roku. Policja zatrzymała moje auto, w którym jechałem, pod pretekstem jakiegoś nieokreślonego przekroczenia przepisów drogowych. Ja, odgrywając rolę tłumacza, zostałem aresztowany. Zabrano mi prawo jazdy, choć wyraźnie twierdziłem, że nie prowadziłem tego samochodu w tym czasie. Historia jest właściwie moim zdaniem konsekwencją tych wydarzeń, które były wcześniej, a więc byłem wielokrotnie, tak jak mówię, aresztowany i w każdym przypadku aresztowania odbierano mi dowód osobisty, a właśnie, co się z nim polski. Co się z tymi dokumentami w kontekście tej sprawy stało? Kamień w wodę, nie wiadomo. Zatrzymane zostały? Służby specjalne zabrały mi te dokumenty. A kiedy z więzienia, czyli z aresztu w Koszalinie, wystąpiłem 2 lata temu o wystawienie mi dowodu osobistego, spotkała mnie taka nieprzyjemność, że aczkolwiek nie podano mi oficjalnie powodu aresztowania mnie. Dowód został zatrzymany, tak? Dowód został wcześniej zatrzymany. I do tej pory oddano go, czy nie? Nie, absolutnie nie. A zatem jak pan, którego skierowano na jakieś psychiatryczne z niewiadomego, proszę państwa, powodu, miał się stawić i się stawił? I czy miał się wylegitymować, kiedy co? Dowodu zabrakło. No to sprawa Sopotu, prawda? W Sopocie sędzia zadecydował skierować mnie na badania psychiatryczno-lekarskie. Ja udałem się pod wskazany adres do szpitala na Gdańskim Srebrzysku, podpowiadamy. Srebrzysku, tak. I okazało się, że nie mam żadnego dokumentu, bo zabrano mi wcześniej i dowód, jak mówię, osobisty i paszport, no i nawet prawo jazdy. A więc przyjechałem specjalnie z Hamburga, właściwie niepotrzebnie,
gdyż nie można było stwierdzić mojej tożsamości. To znaczy, gdyby biegła, zasięgnęła opinii sędziego i władze te porozumiały się, władze, proszę Państwa, które między sobą powinny się porozumieć i które odpowiedzialne są za zabieranie tych dokumentów, które potwierdzają naszą obywateli tożsamość, to do takiej kuriozalnej sprawy by nie dochodziło, człowiek nie musiałby przyjeżdżać. I co dalej? Moim zdaniem jest to systemowe wypędzanie obywatela z kraju, gdzie celowo zabiera się konkretnie mnie dokumenty stwierdzające tożsamość i wypychany jestem z kraju dlatego, że kiedy złożyłem, wrócę do tej kwestii w Koszalinie, dokumentów? O wydanie dokumentu tożsamości, czyli dowodu osobistego, otrzymałem decyzję wojewody gdańskiego, Pomorskiego o tym, że zostaję, że wszczęto procedurę wydalenia mnie z kraju. Decyzja, przypomnijmy, była wydana, załóżmy, 6 września, czy tam któregoś. 6 sierpnia dokładnie. Tak, a dwa dni później co się stało? A dwa dni później otrzymałem odwołanie tej decyzji z uzasadnieniem, że ja nigdy obywatelstwa polskiego się nie zrzekłem, prawda? Także czyli coś się stało, że jakby wycofano tą decyzję, nie dając właściwie szansy na to, żeby się odwołać. To była złośliwość służb więziennych na to, że ja złożyłem, że miałem czelność złożenia w więzieniu o wydanie mi dokumentu tożsamości, które to dokumenty wcześniej mi odebrano, prawda? I wojewoda podjął właściwą decyzję, kiedy zorientował się, że wszczęcie przeciwko mnie postępowania wydalającego mnie z kraju nie ma podstaw. Proszę Państwa, w posiadaniu dziennikarskiej informacji, czyli naszej, możemy powiedzieć o tym, że za kulisami pewnych wcześniejszych spraw jest jeden z sędziów, który pełni funkcję prezesa Sądu Rejonowego w pewnym mieście na Pomorzu. My do sprawy naszego rozmówcy jeszcze wrócimy, bo ona jest tak długa, że nie dałoby się to w paru minutach zmieścić. Czekamy na to, aż być może najbliższe wybory zmienią układ władzy rządzącej i wtedy Temidzie będzie można być może prościej w oczy spojrzeć, zdjąć z niej tą opaskę. Tymczasem żegnam Państwa, TV24 Reporter Sky, proszę trzymać kciuki za to, aby sprawy naszego rozmówcy zakończyły się pomyślnie, a mało tego, by winni tych nieuzasadnionych pretensji zostali w należyty sposób ukarani. TV24 Reporter Sky.